To się już nagrywamy, tak? Masz to? Zawsze myślałem, że po 30 to życie wygląda troszeczkę inaczej i tak rzeczywiście jest. Czwarty to urodziny to znak, że już kawał życia za mną. Na pewno po tej 30 życie się zmienia i w moim przypadku też tak było. Założenie rodziny, żona, dziecko, więc tak, z mojej perspektywy troszeczkę już się w tym życiu zadziało. Lubię życzenia urodzinowe, ponieważ słyszę od ludzi miłe rzeczy. Nawet jeżeli te życzenia wymyślone są gdzieś tam na poczekaniu, to zawsze jest usłyszeć miłe słowo od drugiego człowieka. Wierzę, że część z tych życzeń jest naprawdę szczera. I myślę, że każdy człowiek lubi słyszeć chociaż raz do roku miłe rzeczy, których inni mu życzą. Młodszy już nie będę, ale dla mnie to nie jest duży problem, ponieważ cały czas się rozwijam. Mam w życiu wiele pasji, które wypełniają mi tak naprawdę każdą godzinę każdego dnia, więc nie nudzę się ze sobą. Jeżeli jest jakiś taki spokojniejszy dzień, to potrafię go w 100% zagospodarować w taki sposób, w jaki to sobie wymyślę. Kamery nie kręcą, ty! Praca w ŁKS-ie pozwala mi realizować się zawodowo przede wszystkim i spełniać marzenie, które gdzieś tam przyświecało mi od początku rozpoczęcia tej pracy, czyli dotarcie na sam szczyt. Na razie chcemy dotrzeć na sam szczyt w Polsce, natomiast no, ja celuję dużo wyżej i dlaczego ten szczyt nie ma być kiedyś tak wysoki jak na przykład Mount Everest w Himalajach. ŁKS w Turcji będzie skupiał się głównie na już konkretnym przygotowaniu pod pierwszy mecz ligowy. Za nami bardzo, bardzo intensywny okres 3 tygodni, które spędziliśmy po powrocie zawodników z urlopów. Natomiast oni wykonali też tytaniczną pracę we własnym zakresie, więc ten okres przygotowawczy to nie są tylko te 3 tygodnie, które są za nami w Polsce, lecz 5-6 tygodni naprawdę ciężkiej pracy, więc tutaj będziemy łapać już świeżość. Bardzo ważne dla nas są w tym okresie mecze sparingowe i tak, uważam, że głównie na taktyce, głównie na łapaniu świeżości chcemy być jeszcze lepszym zespołem po powrocie niż przed wyjazdem do Turcji. Najbliższe dni ŁKS spędzi na trawiastym boisku w słonecznej pogodzie w Side. Mamy to szczęście, że pogoda nam dopisała. Nic tylko trenować, uśmiechać się w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach. Jutro rozpoczynamy dzień na siłowni. Po obiedzie mamy sesję na boisku treningowym.
We wtorek dwie jednostki na boisku i w środę czeka nas pierwszy sparring, który będzie dla nas jakby pierwszym testem w tym drugim etapie przygotowań do kolejnej. No, na treningach nie lubię, gdy wieje wiatr, bo wtedy ta komunikacja z zawodnikami jest naprawdę utrudniona. Trenerowi naprawdę ciężko wtedy jest przekazać to, co chce w tym danym momencie przekazać. Myślę, że ten wiatr przeszkadza wielu trenerom w prowadzeniu jednostek treningowych. No, może to jest taka prozaiczna rzecz, natomiast taka ciekawostka z naszego życia od kuchni, tak. Trener motoryczny czy piłkarski? W mojej klasyfikacji to jest jedno i to samo. Najbardziej cenię trenerów przygotowania motorycznego, którzy jednocześnie są też trenerami piłkarskimi i na swojej drodze spotkałem wielu takich szkoleniowców. W mojej opinii trener przygotowania motorycznego musi w 100% rozumieć się z pozostałą częścią sztabu i w pełni rozumieć to, co dzieje się na boisku, rozumieć każdy aspekt treningu, więc trener przygotowania motorycznego nie może być wyizolowany od tego, co dzieje się w pozostałych obszarach, bo w mojej filozofii piłki nożnej po prostu piłka nożna jest jednym, jest globalna i nie ma podziału na technikę, taktykę, motorykę. Wszystko dzieje się w tym samym czasie na boisku i wszystko jest tak samo istotne. Dlatego trener piłkarski z zapleczem przygotowania motorycznego, tak bym to ujął. Wkrótce premiera podcastu z moim udziałem. Warto go włączyć, ponieważ dowiecie się, myślę, więcej o mnie niż do tej pory wiedzieliście. Jest tam naprawdę dużo informacji z mojego życia prywatnego, spoza świata piłki nożnej. Kiedy skończyliśmy rozmawiać, sam się zdziwiłem, że aż tak dużo czasu nam to zajęło i tyle, wydaje mi się, ciekawych rzeczy i ciekawych tematów poruszyliśmy. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o mojej osobie, to zachęcam do słuchania.